Moi drodzy, Pan Bóg chce dla nas życia pięknego, pełnego kolorów, pełnego nowości, pełnego życia właśnie, bo życie jest żywe. Ale żeby tak mogło być, musi skruszyć w nas to, co jest twarde, martwe i oziębłe, bo czasem jesteśmy trochę jak ten kamień, właśnie taki zimny, martwy. I trzeba pozwolić Panu Bogu, aby On to skruszył, aby mogło z tego narodzić się coś nowego, tak jak kwiaty na tym drzewie stojącym tutaj za nami. Drodzy, chciałem Was dzisiaj poprzez tę książkę Tak mnie skrusz zaprosić na niezwykłą podróż z Panem Jezusem. Kiedy sięgniecie sobie do Słowa Bożego, zobaczycie, że Pan Jezus bardzo często zabierał apostołów w przeróżne wędrówki. Byli między innymi na górze Tabor i na górze Oliwnej. I w każdym z tych miejsc niejako doświadczali Jezusa przemienionego. Na górze Tabor ujrzeli Go chwalebnego, w blasku Jego szaty były lśniące. Z kolei na górze Oliwnej zobaczyli, jak Jego czoło jest spowite krwią, ponieważ Jego pot był jak gęste krople krwi. I Pan Jezus, tak jak apostołów, też chce nas zabierać w różne miejsca, by pokazywać nam różne rzeczywistości i nieraz nie będą to rzeczywistości proste. Czasem będzie nam pokazywał to, co trzeba właśnie skruszyć w naszym życiu, to, co musi zostać zniszczone, to, co musi zostać złamane, tak żeby potem On mógł tam wejść z całą swoją mocą, ale i miłością, żeby budować nasze życie na nowo. I chciałbym, byś przez podróż z tą książką, poprzez teksty, refleksje, ale też medytacje, doświadczył tego niezwykłego spotkania z Panem Bogiem, który będzie niektóre rzeczy burzył w Twoim życiu, tak, żeby stworzyć w Tobie coś pięknego, człowieka nowego.